August II Mocny w sobotę 2 marca 1720 roku erygował wieś Suwałki do rangi miasteczka. Dzisiaj akt ten cytował Czesław Rankiewicz. Równo 300 lat temu otrzymaliśmy przywilej królewski, w którym czytamy: August II, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflamski, smoleński, siewierski i czerniachowski, a dziedziczny książę saski i elektor, etc. Oznajmujemy tym listem przywilejem naszym, wszem wobec i każdemu z osobna, komu to wiedzieć należy, iż jakośmy dostateczno od pobożnych zakonników przeora i całego konwentu wigierskiego wzięli informację, że za ich dozwoleniem i postanowieniem zaczęli się budować ludzie w dobrach ich we wsi Suwałki, nazwanych dziedzicznych w Wielkim Księstwie Litewskim, w powiecie grodzieńskim leżących, i abyśmy z tejże wsi Suwałki miasteczko erygować onym pozwolili. I prawo magdeburskie, abyśmy obywatelom tego miasteczka nadali, a to nam, oto nam suplikowali, do której supliki skłaniając się, pragnąc wiedzieć jako największe tychże pobożnych zakonników, którzy chwałę Bożą pomnażają ku wygodzie ich klasztornej, pożytki na erekcję miasteczka Suwałki zezwalamy. Mieszczanom i obywatelom tegoż miasteczka prawo magdeburskie z jurysdykcją wójtowską, burmistrzowską i ławniczą nadajemy. Akt nadania praw magdeburskich to dokument oprawny w księgę z okładkami wyklejonymi zielonym papierem, spisany na pergaminie i opatrzony pieczęcią wielką kanclerską Wielkiego Księstwa Litewskiego, umieszczoną w metalowej puszce, którą do dokumentu przytwierdzono karmazynowym sznurkiem. 300 lat później, w poniedziałek 2 marca 2020 roku, kopię aktu ustanawiającego Suwałki miasteczkiem można było zobaczyć na własne oczy. Wystawiono go na widok publiczny w Suwalskim Ośrodku Kultury. Oryginał natomiast zobaczyć można w Suwalskim Muzeum Okręgowym. Będzie tu dostępny do 29 marca. W 300-lecie podpisania aktu, po odprawionej w konkatedrze mszy w intencji mieszkańców, wyjątkowo nie w ratuszu, a w sali imienia Andrzeja Wajdy, zebrała się na uroczystym posiedzeniu Rada Miejska. Uroczysta sesja była okazją do uhonorowania trzech postaci, których działalność radni miejscy uznali za szczególnie istotną dla życia społecznego Suwałk. Honorowe obywatelstwo miasta przyznano Wojciechowi Fortunie. Tytuły zasłużonych dla miasta Suwałk otrzymali ksiądz Lech Łuba i Aleksander Seredyński. Oto obszerna relacja z uroczystej 19. sesji Rady Miejskiej Suwałk. Wysoka Rado, szanowni goście, otwieram 19. uroczystą sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach. Nasz mistrz olimpijski niestety nie pojawi się wśród nas. Dzisiejsza nieobecność pana Wojciecha Fortuny wynika z faktu uczestnictwa w pogrzebie trenera reprezentacji Polski z Sapporo, świętej pamięci Janusza Forteckiego, dzięki któremu 48 lat temu pan Wojciech został dołączony do reprezentacji Polski i pojechał na 11. zimowe igrzyska olimpijskie do Japonii, gdzie w Sapporo zdobył złoty medal. Osobiście wielkim zaszczytem jest wyznaczona mi tutaj rola laudatora Wojciecha Fortuny, mistrza olimpijskiego i mego serdecznego starszego kolegi, z którym prawie codziennie toczę ciekawe rozmowy o sporcie i polityce. Pozwólcie państwo, że tematów politycznych rozmów ze względu na kampanię prezydencką i obecność dzieci przytaczać tu się nie będę. Moi drodzy, spotykamy się dziś w Suwalskim Ośrodku Kultury jako świadkowie wykonania uchwały Rady Miasta Suwałk o nadaniu honorowego obywatela miasta Suwałk panu Wojciechowi Fortunie, urodzonemu 6 sierpnia 1952 roku w Zakopanem, światowej klasy skoczkowi, którego sportowych zasług znawcom tego tematu specjalnie zapewnie przybliżać nie trzeba.
ale o szczególnym wyczynie, jakim było zdobycie złotego medalu olimpijskiego w Sapporo, chciałbym Państwu przypomnieć. Do Sapporo miał w ogóle nie jechać. Miałem niezłe wyniki, ale powiem szczerze, że nie liczyłem na wyjazd na igrzyska do Japonii. Jednak trenerzy klubowy Jan Gosiorowski i reprezentacji Janusz Fortecki, a także zakopiańscy dziennikarze sportowi Wojciech Jarzębowski oraz Marian Małcenauer walczyli o mnie i dołączyłem do ekipy jako rezerwowy. Wspomina po latach. W ostatnich dniach przed igrzyskami w Mistrzostwach Polski Fortuna była na 10. miejscu. Polski zawodnik startował dobrze, ale przed wjazdem do Japonii nie można było spodziewać się zbyt wiele. Jak wspomina, wtedy wszystko potoczyło się bardzo szybko. W czwartek była ostatnia eliminacja, już poniedziałek jechałem do Sapporo. Na miejscu okazało się, że forma rośnie. Czułem to już od pierwszego treningowego skoku. Na średniej skoczni wygrał faworyt gospodarzy Yuko Kasaya, a ja byłem szósty. Czułem pewien niedosyt, ponieważ wylądowałem na obu nogach i sędziowie obniżyli mi loty. Gdyby nie to, to pewnie byłoby podium, zaznaczył Fortuna. Przed konkursem 11 lutego 1972 roku na dużej skoczni japońscy kibice liczyli na drugi złoty medal Kasai. Atmosfera była gorąca. W pierwszej serii skaczący z numerem 28 Akitsugu Kono osiągnął 92 metry i objął prowadzenie. Po nim na belce zasiadłem ja. Ruszyłem już na progu, czułem, że będzie dobrze. I było. 111 metrów, czyli tylko dwa mniej niż ówczesny rekord Okurayamy. Oceny sędziowskie też były wysokie. Prowadziłem. Kasaya wylądował na 106 metrze i był drugi. Relacjonował Fortuna. Przypomniał, że wtedy konkurs na krótko przerwano w obawie o bezpieczeństwo skoczków. Zarządzono głosowanie wśród arbitrów i stosunkiem głosów 3-2 zdecydowano jednak kontynuować zawody. Ale skrócono rozbieg, bo pogorszyły się warunki, wiał paskudny wiatr. W drugiej serii Polak skoczył tylko 87,5 metra. Kasaya uzyskał jeszcze mniej i ledwo wybronił się przed upadkiem. Wygrał, zdobył złoto i jednocześnie został mistrzem świata. Wtedy automatycznie przyznawano ten tytuł mistrzom olimpijskim. Cieszę się strasznie, że tak wyszło dziś na tym konkursie skoków, chociaż ta druga seria była niepewna. Drugi skok był nerwowy, chociaż przeciwnicy też nie wytrzymali nerwowo i tak samo jak ja zawalili. Na podium była wielka radość. Słuchałem Mazurka Dąbrowskiego i myślałem, że oto spełniały się moje sportowe marzenia. Nic dodać, nic ująć. To była jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu, podkreślił. Podobno powtórki skoku Fortuny w japońskiej telewizji emitowano kilkadziesiąt razy. Tak Fortuna zapisał się na kartach historii polskiego sportu. Kolejne starty w zawodach nie przynosiły upragnionych medali. Coraz częściej mówiło się o Fortunie jako zawodniku jednego skoku. Zaczęto mieć do niego żal. Dlaczego on nie jest dalej taki wspaniały i dlaczego dalej nie zdobywa złotych medali, mówił ojciec Fortuny. Tak jakby ktoś miał lub nie miał monopolu na zdobywanie medali. W 1975 roku Wojciech Fortuna zrezygnował z miejsca w kadrze narodowej. W kolejnych latach bywało różnie i w sporcie, i w życiu. Startował, póki czuł, że ma to sens. Zakończył karierę, popracował chwilę w swoim macierzystym klubie. Potem wyjechał na Śląsk, następnie do USA. W 2003 roku wrócił do Polski wraz z poznaną w Stanach Zjednoczonych suwalczanką Marylą, osiadł w Gorczycy w powiecie augustowskim. No i jak każda suwalczanka ma to w naturze, szybko sprawdziło naszego mistrza z belki na bólem i złe nawyki trafiły do kosza. Od tego czasu uczestniczy w życiu suwał. Od 2012 roku razem z innymi osobami współtworzył Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Suwał, który wspólnie z mieszkańcami miasta podejmował działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia suwalczan poprzez budowę na terenach poza miastem drogi tranzytowej. W 2019 roku za starania o obwodnicę, manifestowanie wraz z suwalczanami konieczności tej inwestycji i skuteczne doprowadzenie do rozpoczęcia budowy razem z członkami wyżej wymienionego komitetu został laureatem włóczni Jadźwigów. Wojciech Fortuna często angażuje się także w działania charytatywne prowadzone na terenie Suwał. Warto podkreślić, iż w ramach jednej z akcji przekazał na licytację złote medale mistrza olimpijskiego i świata. Jednakże działalność mistrza olimpijskiego najbardziej zauważalna jest w życiu sportowym Suwał. Wojciech Fortuna był wielokrotnie gościem honorowym największych wydarzeń sportowych organizowanych na Czarną Hańczą.
spotkań z młodzieżą suwalskich szkół, gdzie jako nie tylko mistrz olimpijski, ale również członek Podlaskiej Rady Olimpijskiej promuje ideę nowoczesnego olimpizmu i wartości z nią związanych. Nie ulega wątpliwości, iż Wojciech Fortuna to przede wszystkim ambasador Suwałk, który związek z Grodem nad Czarną Hanczą wielokrotnie akcentuje m.in. podczas corocznego pikniku olimpijskiego. Promuje miasto na arenie krajowej, ale także aktywnie wspiera władze miasta w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój suwalskiego sportu. Jak sam mówi, sport nadal jest dla mnie niezwykle ważny. Na Suwalszczyźnie pomagam w organizowaniu wielu imprez sportowych i charytatywnych. Niestety nie ma tutaj skoczni, ale i tak cieszy mnie to, co robię. Niezaprzeczalnie można więc uznać, że przyjęcie Wojciecha Fortuny, honorowego obywatela, obywatelstwa miasta jest także dla Suwał oraz całego regionu zaszczytem. Ponieważ możemy nie tylko powiedzieć, że światowej sławy sportowiec jest przyjacielem naszego miasta, ale jest też jest jego honorowym obywatelem. Witaj wśród swoich, Suwalczaków. Bardzo żałuję, że nie mogę być dzisiaj z wami na tej pięknej uroczystości z okazji 300-lecia Suwał, ponieważ muszę być na pogrzebie mojego trenera Janusza Forteckiego, zakopanym. Ale chciałbym podziękować radnym miasta Suwał i panu prezydentowi Czesławowi Rynkiewiczowi za nadanie mi odznaczenia honorowy obywatel miasta Suwał. Bardzo sobie cenię wyróżnienie, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu i jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszych obchodów i wszystkich Suwalczan. Dziękuję bardzo. Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć człowieka, który poświęcił się Bogu, ale jednocześnie nie zapomniał o Suwalczankach i Suwalczanach. Człowieka, który odkrył swoje powołanie, do miłości wybrał drogę, na której tę miłość realizuje. Powołanie to nie przywilej, to odpowiedzialność, obowiązek. O powołanie trzeba dbać jako dziecko, żeby się nie zaziębiło, nie spadło z roweru, nie uciekło. Ty, księże Lechu, wiesz, czym jest powołanie, bo poświęciłeś się pracy duszpasterskiej i dajesz temu świadectwo przez 35 lat naszego z tobą wędrowania w Suwałkach. Kiedy patrzymy wstecz na 30 lat twojej, księże, posługi wśród nas jako proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza, dostrzegamy, jak wielką wartość mają słowa: żyj tak, aby ślady twoich stóp przetrwały ciebie. Ślady twojej pracy, księże proboszczu, dostrzegamy wokół, a ślady twojej działalności duszpasterskiej tkwią głęboko w naszych sercach. Nie ukrywam też, że to dla mnie niezwykła satysfakcja wygłaszać mowę pochwalną na cześć twoją, księże Lechu, gdyż w parafii świętego Kazimierza Królewicza przyjmowałam swój sakrament małżeństwa, a jako przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 miałam ogromną przyjemność podziwiać twoją, księże, pracowitość, oddanie, zaangażowanie, ogromną cierpliwość, niespożyte siły, pokorę oraz przede wszystkim piękną, żywą wiarę, poczucie humoru i dowcip. Miałam okazję wiele razy tego wszystkiego doświadczyć i wiele się nauczyć. Wszyscy tu obecni doskonale znają dostojnego księdza prałata, jego zaangażowanie w życie społeczne w Suwałkach, dlatego przypomnę tylko najważniejsze inicjatywy. Ksiądz Lech Uba to organizator corocznego Kaziuka Suwalskiego, nawiązującego do korzeni wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczenia świętego Kazimierza. Kaziuk Suwalski już po raz 15 w tym roku zgromadzi tysiące uczestników zainteresowanych jego wymiarem religijnym, kulturalnym i handlowym. Jest pomysłodawcą i organizatorem 16 edycji akcji Krzyś, dedykowanej świętemu Krzysztofowi, patronowi kierowców, ubiegłoroczna pod hasłem Nie zabijaj, bądź trzeźwy. Akcja Krzyś corocznie towarzyszą m.in. wykłady specjalistów, bezpłatne badania, możliwość oddania krwi, akcja informacyjna, święcenie pojazdów, atrakcje dla dzieci i osławiona już bezpłatna grochówka. Zorganizował 22 edycje paczek dla dzieci z mniej zamożnych rodzin, przygotowywane przy wsparciu działającej parafialnej akcji katolickiej i współpracy przedsiębiorców. Przekazano łącznie 6 tysięcy paczek. Za to dzieło ksiądz Lech Uba otrzymał Włócznia Dźwięków w 2009 roku.
Od 20 lat jest autorem lokalnej audycji radiowej Nie samym chlebem i telewizyjnej Ufajmy Panu. Działa w interdyscyplinarnym zespole do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierając osoby pokrzywdzone. Trudno wskazać dziś wszystkie dzieła Twych rąk, ale patrząc na owoce Twojej pracy, dostrzegamy miłość, jaką kryje Twoje serce do Boga i ludzi. Być dobrym to rzecz szlachetna, ale uczyć innych być dobrymi to rzecz jeszcze szlachetniejsza. Czcigodny Książę, 35 lat Twojej posługi w Suwałkach dowiodło... Książę? Zrozumieliśmy. Że jesteś i dobrym kapłanem, i dobrym człowiekiem na tronie, prawda? Wielu z nas od lat podziwia księże Twoją wierność zasadom i odwagę w głoszeniu poglądów, Twoją troskę o Suwalczan, jednoczenie nas, Twoje bycie między nami, głoszenie Słowa Bożego oraz ofiarną służbę każdemu człowiekowi. Dużo i długo można by mówić, jestem przekonana, że niemal każda z osób obecna na tej sali ma swoje osobiste wspomnienie, swój własny motyw wdzięczności i czci wobec księdza prałata. Dzisiaj pragniemy mówić o tym, kim dla nas jesteś, księże Lechu, jak wiele dla nas znaczysz. Jesteśmy wdzięczni za świadectwo życia jako człowieka mądrego i pokornego, za kapłaństwo zawsze radosne, pełne Bożego optymizmu, za wyrozumiałość, dobroć oraz dobry humor, za wykorzystywanie możliwości pomocy człowiekowi, którego Pan stawia na księdza drodze, za wielkie serce, którym ksiądz potrafi ogarnąć potrzebujących, za zaangażowanie w życie społeczne naszego miasta. Za dar takiego kapłaństwa możemy Ci, księże, ofiarować tylko modlitwę i prosić Boga o to, by zasiane przez Ciebie ziarno wydało plony obfite. Chciałbym powiedzieć znacznie więcej, ale nawet najpiękniejsze słowa nie wyrażą tego, co czują dziś nasze serca. Wdzięczność swą za wszystko, czego dzięki Twojej obecności wśród nas doświadczyliśmy, wyrazić chcemy, przyznając Tobie, księże Lechu, tytuł zasłużony dla miasta Suwałk. Niech to wyróżnienie, dziś otrzymane, będzie uhonorowaniem Twojej osoby, Twojej postawy i działalności, a dla nas Suwalczan jeszcze jednym powodem do satysfakcji i dumy. Przede wszystkim mam taką prośbę do mojej parafianki, która do tego przyznała się publicznie. Czy ja mogę prosić o ksero tego dokumentu? Tak, o właśnie, czy mogę, bo poznam siebie w ten sposób. Do tej pory nie wiedziałem o sobie aż tyle. Tak, jeszcze dwie prośby mam. Pierwsza prośba to jest to, proszę mnie zazdrościć. A jest czego, mówiąc między nami. Druga prośba, to jeżeli ktoś mnie będzie pytał, dlaczego ten tytuł otrzymałem, to proszę do mnie nie zwracać się o to, ale pytać Radę Miejską na czele z Panem Przewodniczącym i Panem Prezydentem. To oni są tego winni. A mi jest z tego powodu bardzo miło. Dziękuję bardzo. Tak, proszę Państwa. Wasze ekscelencje, przepraszam, ale ksiądz biskup rozumie. Ksiądz biskup też miał w życiu kiedyś trenę, prawda? I ksiądz biskup, jakiego ma ksiądz? Księdza w diecezji? Zbanka? Ksiądz Jarema, widzę, że trochę zazdrości. Nie ma, przecież miał moje lata, dostaniesz też to. A tylko 15 lat ci brakuje. Tak, bo właśnie to jest takie curriculum vitae, bo proszę Państwa, to jest podsumowanie, bo tak, po pierwsze odchodzę na emeryturę, czyli na urlop ustę mortem, czyli aż do śmierci, a po drugie kończę lat 70, a prawo kanoniczne, synodalne prawo naszej diecezji poleca, że taki człowiek, który, duchowny człowiek, który kończy lat 70, odchodzi na emeryturę. Ja to czynię z radością, bo czuję się człowiekiem, że tak powiem, spełnionym na wielu płaszczyznach. Czuję się spełniony jako kapłan w naszej diecezji. Otrzymałem wszystkie tytuły od księdza biskupa ordynariusza, jakie były możliwe, za wyjątkiem jednego. Ksiądz biskup patrzy się na mnie. Tak. Po drugie, otrzymałem też wszelkie tytuły od parafii,
a tym tytułem od parafii to jest tytuł Zaufanie. Dzięki temu zaufaniu powstała parafia św. Kazimierza Królewicza, powstał dom parafialny, powstała kaplica i powstał kościół pomnik wdzięczności Bogu za dar świętego Jana Pawła II. To jest właśnie ten kredyt, który mi udzielili parafianie i z którego jestem też bardzo dumny. No i po trzecie, to właśnie zaufanie ze strony miasta, województwa, jarzmięgów i dzisiejsza ta uroczystość, ten dzisiejszy tytuł, a zwłaszcza ten klucz. Ja, panie prezydencie, ja klucz dobrze, ale gdzie ten zamek do tego klucza? Ale proszę mi, ja nie będę nadużywał. Jeszcze można, tak jak jeszcze krótka taka refleksja. Właśnie, jako młody kapłan, było to lat, mam 46 lat kapłaństwa, więc to trochę już jest, niektórzy mówią dużo. Gdybym młodym kapłanem, to moi koledzy jako wikariusze pracowali w suwałkach. No nie wszyscy, ale przynajmniej niektórzy. No i chwalili, jakie są to suwałki cudowne, jak jest wspaniały ksiądz prałat Hammerschmidt, jakie są cudowne suwałki w sensie duchowym, w sensie materialnym. Tak, proszę Państwa, to jest sens też bardzo istotny. No ja wtedy tak sobie po cichu marzyłem, no, co to by było, gdyby się w tych suwałkach znalazł, ale przecież wiem o tym, że to jest niemożliwe. To jest coś, co nie na moje nogi, żeby wejść na tego rodzaju progi. No i proszę Państwa, pewnego razu dostaję dekret skierowanie do pracy w Suwałkach w świętym Aleksandrze. Nie posiadałem się z radości. To było naprawdę dla mnie szczęście. Spełniło się moje marzenie. Przychodzę do Suwałk, kilka lat w Suwałkach pracowałem jako wikariusz. Potem na chwilę udałem się do Rydzewa, żeby tam właśnie trochę zasmakować w probostwie. I potem mi zaproponowano powrót do Suwałk celem tworzenia nowej parafii świętego Kazimierza Królewicza albo nowego ośrodku duszpasterskiego. Podskoczyłem z radości, bo tak w Suwałkach byłem zakochany, że po prostu innego czegoś sobie nie wyobrażałem. Przyszedłem właśnie z radością i rozpocząłem właśnie jako duszpasterz, jako ksiądz, jako człowiek i w jakiś sposób też jako obywatel tego miasta. Byłem zakochany w Suwałkach przez wiele lat i przez wiele lat myślałem, że to jest miłość jednostronna. Dzisiaj dowiedziałem się, że to jest miłość dwustronna. Czy Suwałki są też we mnie zakochane? Dziękuję bardzo za tę miłość, którą właśnie okazał mi pan prezydent, pan przewodniczący i cała szanowna, wysoka Rada Miejska. Serdeczne, naprawdę serdeczne dzięki. Jestem zobowiązany, naprawdę jestem zobowiązany. Nie wiem, co będę robił na emeryturze, ale wiem, że jeżeli doczekam, to na pewno nie spocznę na laurach i na pewno będę starał się robić to, co robiłem, chociaż może w inny sposób, bo już jako proboszcz nie będę mógł podejmować pewnych decyzji, ale jako zasłużony to będzie mnie zobowiązywało. Serdecznie, serdecznie Bóg zapłać. Dziękuję bardzo, skończę. Postscriptum zapraszam w najbliższą niedzielę na Suwalskiego Kaziuka, 21 Kaziuka, Grachówka Kaziukowa, otwarcie godzina 9. Potem, bo ten czas mnie, przepraszam, godzina 9, następnie otwarcie godzina 10, ulica Patny. Można będzie oddać honorową krew, można będzie zmierzyć ciśnienie, można będzie wziąć udział w różnego rodzaju takich rozrywkach, ale typowo wielkopostnych, bo będzie to czas Wielkiego Postu. Będzie scena, ale na scenie będzie tańców. W tamtym roku pamiętacie Państwo, kto był? Tańczyliśmy wszyscy, ja też. Do dzisiaj jeszcze wspominam ten taniec, jak to było wspaniale. Lubię, naprawdę lubię tańczyć i myślę, że jak się wstąpię do klubu seniora Suwalskiego, to też do kółka tanecznego się zapiszę. Dobrze. Ja wiem, że ja już pan przewodniczący nie pokazuje. Wiem, co pokazuje. Znam się na gestach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dzięki. Aleksander Seredyński był człowiekiem prawym. Oznacza to, że w chwili próby, w chwili stanu wojennego i ciemnych lat, które nastąpiły potem, wystąpił po stronie prawdy, dobra i piękna. Po stronie prześladowanych, po stronie Polski wolnej i niepodległej. Aleksander Seredyński urodził się w roku 1923 w Lipniaku, a zmarł w roku 2001 w Suwałkach. Jego młodość upłynęła w cieniu dwóch bliźniaczych totalitaryzmów, hitlerowskiego i komunistycznego. Jako młody chłopiec został wywieziony przez Niemców na roboty do Prus. Po powrocie chciał się uczyć
i wrócić na tory normalnego życia. Jednak w jego pamięci pozostał obraz z roku 1950, z czasów, gdy uczęszczał do liceum pedagogicznego w Suwałkach, mieszczącego się w budynku dzisiejszej szkoły numer 9. Do szkoły wpadli ubowcy, aby aresztować członków konspiracyjnej, harcerskiej grupy pogromców komunizmu. Ich krępowanie, próba ucieczki pozostały w jego pamięci na zawsze. On sam podjął pracę nauczyciela, jednocześnie cały czas doskonaląc się i podnosząc swoje kwalifikacje. I przez cały ten czas musiał, podobnie jak i inni nauczyciele, zmagać się z tym, co profesor Bohdan Cywiński w swojej wydanej po raz pierwszy w 1978 roku w drugim obiegu książce nazwał zatrutą humanistyką, czyli z ideologicznymi deformacjami w nauczaniu szkolnym PRL. W 1966 roku Aleksander Seredyński zamieszkał w Suwałkach, przy ulicy Lipowej. Od tego momentu pracował w szkole podstawowej numer 6, potem w Inspektoracie Oświaty w Suwałkach. W roku 1977, w wieku 54 lat, obronił na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pracę magisterską. To wydarzenie pokazuje jego chęć i gotowość ciągłego doskonalenia się. Nie musiał tego robić. Ponad połowa ówczesnego stanu nauczycielskiego nie legitymowała się tytułem magistra. Nawet w szkołach ponadpodstawowych nie wszyscy nauczyciele ukończyli wówczas studia wyższe. On to zrobił i w roku 1979 podjął pracę w Zespole Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielni Pracy, a konkretnie w technikum mechanicznym, które mieściło się przy ulicy Kościuszki w Suwałkach. Tutaj, pracując ze starszą młodzieżą, miał większe możliwości, żeby chronić ją przed jadem komunistycznej ideologii. Jak wspominają jego uczniowie, mówił im wprost: w podręcznikach prawdy nie znajdziecie. W tym samym czasie wybuchła Solidarność. Aleksander Seredyński nie został członkiem zarządu regionu czy władz związku, ale to on dbał o to, aby nadać mu wymiar patriotyczny i polski. To on występował na dotychczas zakazanych obchodach 11 listopada i 3 maja. To jego słowa przedrukowywał związkowy biuletyn Kres. To on był jednym z tych, którzy wspomagali młodzież w samoorganizacji, w tworzeniu wolnego od ideologii harcerstwa. Dziadek, bo tak go zaczęto wówczas nazywać, stał się twarzą wydarzeń narodowych i patriotycznych w Suwałkach. A warto przypomnieć, że jedyną wówczas przestrzeń wolności dawał Kościół katolicki. W Suwałkach najważniejszą postacią tego kościoła był ksiądz Kazimierz Hammerschmidt. I gdy nadszedł dramatyczny 13 grudnia 1981 roku, to właśnie na plebanii kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra spotkali się ci, którzy chcieli nieść pomoc uwięzionym i kontynuować działalność związkową. Wśród nich był Aleksander Seredyński, którego aresztowano 2 dni później. W internowaniu spędził ponad pół roku, uczestnicząc w głodówkach protestacyjnych i wygłaszając prelekcje historyczne. Gdy wrócił, nie pozwolono mu dalej uczyć. Nie chciano, by młodzież uzyskiwała wiedzę z niezatrutego źródła. Dom Aleksandra Seredyńskiego stał się miejscem spotkań tych, którzy chcieli normalności, wolności i niepodległości. Dom był wówczas inwigilowany, a jego mieszkańcy szykanowani. Ale mimo to nie rezygnowali. Co najważniejsze, Aleksander Seredyński nie skupiał się na sobie. On pomagał innym.
Działał na rzecz wyrzuconych z pracy, aresztowanych, a także ich rodzin. Wygłaszał prelekcje historyczne, uczestniczył w uroczystościach religijnych, spotkał się w parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie z księdzem Jerzym Popiełuszką. To jemu, wyrzuceni przez komunistów za granicę działacze Solidarności, przekazywali pieniądze na wspomaganie swoich kolegów. Można rzec, że w Suwałkach dziadek stał się najbardziej rozpoznawalny wśród tych, którzy zdecydowali się przeciwstawić przemocy systemu. Aleksander Seredyński był człowiekiem, który chciał budować nawet kosztem własnych ambicji. Dlatego, gdy w wyborach 1989 roku proponowano mu kandydowanie, odmówił, uznając, że ważniejsze jest dobro wspólne. Aktywny zawodowo pozostał do roku 1992, gdy w wieku 69 lat przeszedł na emeryturę. Sam, z własnej woli, przez nikogo nie wyrzucany, jak to wcześniej bywało. Na emeryturze wciąż darzony był wielką estymą wśród nauczycieli i w środowisku dawnej opozycji niepodległościowej. Jego osoba wśród Suwalczan jest i powinna pozostać symbolem pracy organicznej i walki o niepodległość w czasach PRL-u, wysokich standardów moralnych oraz niezłomności w dochodzeniu do prawdy. Wszystkim, którzy pamiętali o moim ojcu, świętej pamięci Aleksandrze Seredyńskim, serdecznie dziękuję. Dziękuję za pamięć, za przypomnienie jego postaci, drogi zawodowej i działalności społecznej. Dziękuję radnym Prawa i Sprawiedliwości o zgłoszenie mojego ojca do odznaczenia, nadania honorowego, nadania zasłużonego dla miasta Suwałk. W imieniu rodziny składam podziękowania Radzie Miasta Suwałk, panu prezydentowi za docenienie działalności Aleksandra Seredyńskiego i nadania mu tytułu zasłużony dla miasta Suwałk. Dziękuję.